Uczyłeś, Panie, nas, Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością. Przez odkupienia cud Bóg jest miłością. Miłość prosta jest, Bóg jest miłością. Miłość cicha jest, Bóg jest miłością. Miłość wierna jest, Bóg jest miłością. Miłość cierpliwa jest, Bóg jest miłością. Ona pomaga nam żyć, Bóg jest miłością. Ona dodaje nam sił, Bóg jest miłością. Ona jednoczy świat, Bóg jest miłością. Ona zwycięża śmierć, Bóg jest miłością. Miłość przebacza grzech, Bóg jest miłością. Miłość uzdrawia z ran, Bóg jest miłością. Ona umacnia nas, Bóg jest miłością. Nadaje życiu sens, Bóg jest miłością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Piękna już wakacyjna niedziela gromadzi nas na Eucharystii, aby nieco odpocząć na sercu Pana Boga i powierzyć Mu kolejny tydzień i podziękować za wszelkie dobro. Bardzo serdecznie witam was, kochani parafianie, mili goście, a z ogromną radością witam rodziców wraz z dziećmi, które za kilka chwil zostaną włączone do wspólnoty Chrystusowego Kościoła. To najważniejsza chwila w życiu tych dzieci, gdyż przez sakrament Chrztu Świętego dla tych dzieci Pan Bóg otworzy niebo. Dlatego intencja tej mszy świętej sprawowana jest właśnie w intencji dzieci, rodziców, aby pięknie zatroszczyli się o chrystusowe wychowanie tych dzieci. Kochani, jesteśmy gośćmi Pana Boga. Wykorzystajmy pięknie ten czas, wzbudźmy dobre intencje, a za grzechy, słabości, zaniedbania szczerze Pana Boga przeprośmy. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błagania nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei, miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz.
Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto Słowo Boże. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Tyś, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon i będą sławiły Twoje imię, bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Aleś Ty, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Panie, Ty jesteś dobry. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z mocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Wiarnym jest Słowo Boże, a siercem jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił, rzekli mu słudzy. Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie. Byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwierzcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie.
chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani wakacyjni chrześcijanie, w ostatnie wakacyjne niedziele jesteśmy wsłuchani w piękne przypowieści o Królestwie Bożym. Chrystus o ważnych sprawach Kościoła, Królestwa Bożego, mówił językiem prostym, zwyczajnym. Posługiwał się gatunkiem literackim zwanym przypowieścią. A przypowieść, kochani, tak najprościej, to ewangeliczny obraz z życia wzięty. Któż nas nie zna siewcę, który siał? Któż nas nie zna tej pięknej przypowieści o zagubionej drachmie, o poszukiwaczu drogocennych pereł, o tym, jak zaczynia się ciasto z trzech miar mąki, czy jak zarzuca się sieć na połów? Mówił językiem prostym i zrozumiałym. Dlatego rozumieli Chrystusa wszyscy, i wykształceni, i ludzie prości, i biedni, i bogaci, i faryzeusze, i celnicy, i grzesznicy. Ale ci, którzy tak naprawdę słuchali, to wiedzieli, że Chrystus nie tylko pragnie przekazać pięknym językiem pewną przypowieść, ale że w tej przypowieści ma nam coś więcej do powiedzenia. Dlatego pytali go na osobności: Panie, a co oznacza ta przypowieść? I on cierpliwie tłumaczył, ale też z niepokojem mówił, że mają uszy, a nie słyszą. Mają oczy, a nie widzą. Kiedy dzisiaj czytam tę piękną przypowieść o chwaście wśród zboża, to bardzo lubię się, kochani, z tą Ewangelią bardzo utożsamiać. Bo też jestem ze wsi, spośród tych, co żywią i bronią, co widać i słychać, prawda? Wcale się też tego nie wstydzę. I kiedy czytam razem z wami tę dzisiejszą Ewangelię, to sobie myślę: Boże, już za rok będzie 15 lat, jak z tego miejsca rzucam, sieję ziarno. Zawsze pragnę czynić to z ogromną miłością i dlatego modlę się teraz, w te dni, i do świętego Krzysztofa, i do świętej Anny, aby to słowo miało moc przemiany naszych serc. Ale też z niepokojem patrzę, kiedy sieję to z miłością, to skąd pośród nas tyle chwastów, tyle konkolu, tylu ludzi podłych, małych i głupich? Skąd wziął się chwast? I czasem, kochani, ma człowiek taką ochotę powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, pozwól chociaż przez chwilę być niemiłosiernym. Pozwól chociaż przez chwilę, że załatwię sprawy po swojemu, oko za oko, ząb za ząb, że wyrwę ten chwast. Ale Pan Jezus mówi: nie, pośród was ma być inaczej. Tu trzeba ogromnej cierpliwości, żeby czasem nie wyrwać i pszenicy. A pan Ernest Bryl bardzo pięknie powie, że w takich sytuacjach trzeba być czasem jak głaz, jak kamień, aż wkrótce te kamienie polecą jak lawina. Może już niedługo. Kiedy dalej czytam razem z wami tę dzisiejszą Ewangelię i wystarczy, gdzieście dzisiaj jechali pośród naszego miasta, właściwie poza miastem, to już zauważyć, że pełno żniw.
że zboża bieleją, że czas zerwać też i chwast, powiązać w snopki i wrzucić w ogień nieugaszony. Ale wiem, że trzeba też tutaj ogromnej cierpliwości, że nie wolno nam w takiej sytuacji się śpieszyć, bo wiecie, kto się tylko śpieszy? Diabeł się śpieszy. Tak jak w tej mickiewiczowskiej legendzie, kiedy diabeł chciał uczynić człowiekowi na złość, ukarać człowieka, wykradł mu wszystko zboże. Wyjechał za miasto, wykopał za wioskę, wykopał dół, napluł, przyklepał i szyderczo się zaśmiał, jak tylko diabeł potrafi. Ale ku zdziwieniu i samego diabła najpierw ziarno skiełkowało, potem strzeliło w kłos i wydało plon ku zdziwieniu diabła. Bo kochani, słowo ma moc jak ziarno. Słowo Boże ma moc jak ziarno. Ma moc przemiany człowieka. I dlatego, kochani, my, którzy dzisiaj czytamy tę Ewangelię, musimy się nauczyć, coraz częściej uczyć się niestety szacunku dla Boga, dla chleba, dla tych, co żywią i bronią. Bo niestety, kochani, dzisiaj chleb jakże często kojarzy się ze śmietniskiem. I może trzeba by zaśpiewać tę tęskną piosenkę, którą śpiewał pan Norwid. Do kraju, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi dla uszanowania, dla darów nieba tęskną mi, Panie. I dlatego, kochani, my, którzy czytamy dzisiaj Ewangelię, musimy przeprosić i Boga, i ludzi za ten właśnie brak szacunku. I trzeba wołać. I nie wolno nam puszczać na tę ziemię ludzi dzikich, bez wiary w Boga, bez modlitwy, bo zamiast tę ziemię upiększać, będą w niej ryć. A powie Chrystus Pan, nie rzuca się pereł między wieprze, a synowskiego chleba nie rzuca się psom. A wystarczy włączyć telewizor, wziąć kolorową gazetę i ilu tam barbarzyńców. I dlatego, kochani, w zamyśleniu tej dzisiejszej niedzieli trzeba nam chyba na nowo, jak nigdy dotąd, uklęknąć, Boga przeprosić, Matkę Ziemię przeprosić i tych, co żywią i bronią. I odmówić modlitwę pana Tuwima. Daj mi uprzątnąć dom ojczyzny, tak z ruin i zgliszcz świętych. Niech będzie biedny, ale czysty. Przywróć nam chleb z polskiego pola i z polskiej sosny trumny, a słowom naszym chytrze zmienionym przez krętaczy jedyność przywróć i prawdziwość. Niech słowo słowo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. I dlatego, Panie, nie proszę Cię dzisiaj ani o bogactwo, ale proszę Cię tylko jedno. Daj mi serce dobre i mądre, abym zawsze umiał odróżnić, co dobre, a co złe. Amen.
Bardzo proszę rodziców wraz z dziećmi chrzestni o podejście przed chrzcielnic. Kochani rodzice, jakie imię wybraliście dla swoich dzieci? O co prosicie Kościół Boży dla tych dzieci? Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich wierze, aby zachowując Boże przykazania miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Chrystusa Zbawiciela. Powstańmy, kochani, aby w modlitwie wiernych polecić nasze sprawy, a także, a nade wszystko tych dzieci. Prośmy Pana Boga za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby nasza modlitwa była mu pomocą w kierowaniu Chrystusowym Kościołem. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy mieli zawsze szacunek dla ludzkiej pracy, a szczególnie dla pracy rolników, poprzez szacunek dla samego chleba. Ciebie prosimy. Prośmy za naszych chorych i cierpiących, niech nasza modlitwa będzie im pomocą i umocnieniem, ulgą w cierpieniu, utrapieniu. Ciebie prosimy. Prośmy Boga za te dzieci, aby pociągnięte słowem i przykładem swoich rodziców, chrzestnych, wzrastały w łasce jako żywe członki Kościoła. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby wszyscy uczniowie Chrystusa, którzy przez chrzest stali się jednym ciałem, zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Ciebie prosimy. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Wojciechu, Święty Józefie, wszyscy święci patronowie tych dzieci, Wszechmogący Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was broni moc Chrystusa i Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom, których w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymali życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, w ważnych chwilach naszego życia, tak jak wspomniałem na początku mszy świętej, ta chwila dla tych dzieci jest najważniejsza. Tak jak przed kilku tygodniami te dzieci narodziły się dla was, zapewne ogromnie was ciesząc, tak teraz poprzez sakrament Chrztu Świętego narodzą się dla Pana Boga i staną się Jego dzieci. Dlatego w imieniu tych dzieci pytam, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół, powszechne obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Wiktor otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Czy chcecie, aby Wojciech otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Czy chcecie, aby Michał otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Nie. Oddajmy cześć Bogu Trójjedynemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu, odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączone do ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Kochane dzieci, stałyście się nowym stworzeniem, przeoblekłyście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoje stole wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, choć tak to od wieków jest Twoje. Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim stole wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, chodzi tak, co od wieków jest Twoje.
wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim stole wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, choć i tak to wieków jest Twoje, Twoje. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Habla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Najlepszy nasz Ojcze, bardzo się cieszymy z tego, że możemy Tobie dziękować i razem z Panem Jezusem śpiewać ku Twojej chwale. Wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas stworzyłeś wielki, piękny świat. Dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas sprowadził do Ciebie. Boże nasz Ojcze, Ty tak nas kochasz, że jednoczysz nas z Jezusem, abyśmy jako Twoje dzieci byli jedną kochającą się rodziną. Dziękujemy Ci za tę wielką miłość i razem z aniołami i świętymi, którzy Ciebie uwielbiają, jednym sercem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Najlepszy nasz Ojcze, Ty posłałeś nam przyjaciela, dzieci ubogich. Jezus nauczył nas kochać Ciebie i bliźnich. Uwolnił serca ludzi od zła, które niszczy przyjaźń. I usunął z nich nienawiść, która odbiera nam szczęście. Jezus przyobiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć z Tobą. Za to wszystko niech będzie Jezus błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus. Najlepszy nasz Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Zbawiciela świata. On jest teraz z nami, ofiarujemy Go Tobie, a z Nimi nas samych.
Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel Ducha Twojej miłości wszystkim, którzy modlą się teraz w tej świątyni, aby coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, z papieżem Benedyktem, biskupem Stanisławem i z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których bardzo kochamy. Pomyślmy o naszych rodzicach, rodzeństwie, o naszych dzieciach, a także o tych, których kochamy jeszcze za mało. Pamiętaj o tych, którzy umarli i przyjmij ich z miłością do Twojego domu. Doprowadzi nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą, i z wszystkimi, którzy kochają Jezusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń pełną chwały. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Od chwili, kiedy rodzice wybrali nam najpiękniejsze imiona, tak jak dzisiaj byliśmy świadkami sakramentu Chrztu Świętego, tak było przed laty i z nami. Wtedy niebo się dla każdego z nas otwarło. I właśnie od tej chwili te dzieci mają ten piękny przywilej mówić do Boga, dzisiaj na razie swoją ciszą, sercem, ale razem z rodzicami: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź się wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Po Twoje jest. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem. Doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie, kochani, nawzajem znak życzliwości, dobroci, przebaczenia, znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który obdarza nas spokojem, szczęśliwi, którzy go przyjmują. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Jezu chosty utajony, daj mi serce Twoje, daj. Tyś mi jeden ulubiony, tyś mojego serca raj. Tyś mi jeden ulubiony,
Tyś mojego serca raj. Wszędzie dobrze mi, o Panie, choćby krzyż me siły rwał. Słodkie ziemskie me wygnanie, byleś mi sam siebie dał. Słodkie ziemskie me wygnanie, byleś mi sam siebie dał. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, Panie, dla miłości Twej. Tylko błagam, tylko proszę, Ty mnie w sercu zawsze miej. Tylko błagam, tylko proszę, Ty mnie w sercu zawsze miej. Już gościsz, Jezu, w sercu mym. Dzień ten jest szczęścia mego dniem. Przyniosłeś dla mnie łask Twych strój. Bądźże uwielbion, Boże mój. Przyniosłeś dla mnie łask Twych strój. Bądźże uwielbion, Boże mój. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój? Dzień ten jest szczęścia mego, by zawsze pełnić wolę Twą, zachować czystą duszę Twą. By zawsze pełnić wolę Twą, zachować czystą duszę mą. Jezu, pozostań w sercu mym, tylko Ty sam zamieszkaj w nim. Dopomóż mi w godzinie złej wytrwać miłości Jezu Twej. Dopomóż mi w godzinie złej wytrwać miłości Jezu Twej. Szukali go ludzie wielcy i mali, szukali go coraz dalej i dalej. Widzieli go w słońcu, gwiazdach, księżycu. Odkryli go złota fałszywym błysku. A tylko jeden był przedwieczny i prawdziwy. Jeden był, jeden był, jeden był. Szukając go, rozmieniali na drobne tę prawdę, co pali mocniej niż ogień. Kłaniali się złotu władzy potędze i z dnia na dzień nowe stawiali cielce. A tylko jeden był przedwieczny i prawdziwy. Jeden był,
jeden był, jeden był. Wśród twarzy stu zagubili prawdziwą, a wśród stu dróg poszli drogą fałszywą, kłaniając się jako głusi i ślepi, nie Bogu lecz iskrze, co chwilę świeci. A tylko jeden jest przedwieczny i prawdziwy, jeden jest, jeden jest, jeden jest, jeden jest. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pozwólcie, kochani, wiadomości nasze parafialne, wakacyjne. W środę modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem w intencji kanonizacji sługi Bożego Jana Pawła, błogosławionego Jana Pawła II, tej modlitwie przewodniczy pierwsza róża Matek z Wolszczyna, potem nowenna do Matki Bożej objawiającej cudowny medalik. W czwartek o 19:00 spotkanie grupy charyzmatyczno-modlitewnej. Informujemy parafian, że za tydzień, 23 lipca, parafialny zespół Caritas organizuje Dzień Chorych, msza święta z udziałem osób chorych i starszych wraz z sakramentem namaszczenia podczas mszy świętej o godzinie 9:00, po mszy świętej radosne spotkanie przy stole. Msza święta natomiast w intencji ofiarodawców, którzy wspierają swymi ofiarami pracę parafialnego zespołu Caritas, odprawiona będzie 24 lipca o godzinie 9:00. Taka gorąca prośba, jeśli są ludzie chorzy, starsi, nie mogą sami dojść, aby rodzinnie dowieść chorych. Myślę, że jest to bardzo ważna msza święta. Jest ona z udzieleniem sakramentu chorych, a więc w czasie sakramentu chorych chorzy otrzymują absolucję, czyli odpuszczenie grzechów na godzinę śmierci, gdyby nagle coś przyszło niespodziewanego, a więc ci chorzy są też przygotowani. Dlatego bardzo proszę, kochani domownicy, pomóc, aby naszym chorym tutaj mogli uczestniczyć w czasie tej mszy świętej, a potem takie radosne spotkanie przy stole. Myślę, że też Pan Bóg nam pobłogosławi dobrą pogodą. A więc serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi chorych i starszych. Pytają się, kto to jest człowiek chory czy starszy. Po 50 na pewno już człowiek zdrowy nie jest. Także ja myślę, że każdy może już ten sakrament jak najbardziej przyjąć. Tak jak było zapowiadane, w dzisiejszą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na nasz parafialny Caritas za złożone ofiary. Serdeczne podziękowanie. Bardzo proszę, żeby też nie przejść obojętnie obok nasz pań. Chcemy też pomagać w ten sposób innym naszym parafianom, którzy mniej mają. Myślę, że zawsze możemy się tym groszem podzielić i to jest też okazja do czynienia dobra. A więc serdecznie pamiętajmy, że pośród nas są też ci, którzy mają jeszcze mniej niż my sami. A więc serdecznie za życzliwość dziękuję. Pragnę wspomnieć, że do 23 lipca biuro parafialne czynne jest w poniedziałek od 9 do 10, w środę od 9 do 11, w czwartek od 16 do 17.30, w piątek od 9 do 10, w sobotę i we wtorek biuro jest nieczynne, ponieważ jestem sam, także ta zmiana godzin urzędowania w biurze jest trochę inna. Zachęcamy do kupna też prasy katolickiej. To tyle, kochani, z ogłoszeń. Bóg zapłać za obecność, za modlitwę. Tak patrząc po ojcach, to te chłopaki na pewno już są przystojne, ale to nie jest najważniejsze w życiu, to pomaga, czasem też i przeszkadza. Ale najważniejsze, żebyście się jako rodzice chrzestni zatroskali się, aby te dzieci były nie tylko piękne, dobre, mądre, ale nade wszystko, żeby zawsze były wierne Chrystusowi, bo dzisiaj narodziły się właśnie dla Chrystusa. I na tę radość, ale także i na trud wychowania niech nam wszystkim Pan błogosławi. Pan z wami, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Idźcie w pokoju z Chrystusem. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc spoglądam na niebo pełne gwiazd, kiedy myślę, czy życie to ma sens, i wołam do Ciebie, Ojcze nasz: o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, czy czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań przez grzechu kamienie potknę się, kiedy spokój utonie w sali knowań, każdym drżeniem mej duszy szukam Cię. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Życie ludzi przebiega krętą drogą, hen górze cel mej wędrówki tkwi. Choć czasem sił braknie moim nogom, to ja dojdę, gdy zaufam Ci. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.